Tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. No, mocny skład, mocny skład. Cztery Portery Bałtyckie z browaru Wawrzyniec. Osiemnastka, czyli taki można powiedzieć, najlżejsze piwo, które można nazwać Porterem Bałtyckim. Dwudziestka dwójka, czyli taki regularny, solidny ten. Imperialna wersja 24 i imperialna wersja z dodatkiem śliwki wędzonej, a dokładnie to suski sechlońskiej. No powiem Wam szczerze, że trochę strach jest. Ale zobaczcie jaki to jest paradoks. Latem była degustacja kilku piw, już nie pamiętam czy tam były cztery czy więcej, piw z browaru Wawrzyniec, a właściwie to z Żywieckiej Wytwórni Piwa. Browar Wawrzyniec jest jakby taką marką Żywieckiej Wytwórni Piwa. I słuchajcie, wtedy były same piwa sesyjne. Najmocniejsze chyba miało 5%. Także to pokazuje, jaki jak, jak pełen przekrój tej, tej i zawartości ekstraktu alkoholu, no ale też stylów. No tutaj, co prawda, niby mamy jeden styl. Ja wiem, że Wawrzyniec potrafi w. E, portery bałtyckie, dlatego że e, jednym z pierwszych piw e, z browaru Wawrzyniec, które m, pojawiło się na kanale, czyli pierwszym piwem, który się pojawiło na kanale, był kupiony na BP imperialny porter bałtycki, czyli rozumiem, że <laughs> któraś warka tam tego piwa. No i on na mnie zrobił bardzo duże wrażenie, to, aż to, ten, ten odcinek był nazwany sztos <laughs> z BP. No, i powiem tak. Bardzo nietypowa sytuacja, że jeden browar ma i osiemnastkę, i dwudziestkę dwójkę. Rzadko się to zdarza. No, bo w oczywisty sposób dwudziestka dwójka jakoś tam kanibalizuje osiemnastkę, nie? Osiemnastka przy niej wychodzi biedniejsza. Aczkolwiek, pamiętacie ekspres testy, gdzie na przykład osiemnastki wygrywały z dwudziestkoma dwójkami. Były takie przypadki, nie? No dobrze, yy, no, srogi, srogie zadanie przede mną, srogie zadanie przede mną, a zatem lecimy. E, osiemnastka, taka Brązowa, brunatna etykieta ze złotymi, prawda, z, z złotymi zgłoskami, złotymi literami. Wawrzyniec Porter to ciemne, mocne piwo o ekstrakcie początkowym, 18 stopni w skali Balinga. W specjalnie wybranych słodach wyczujesz wyraziste i niebanalne kompozycje smaków śliwki, rodzynki, karmelu, czekolady przypieczonej skórki chleba. Składniki woda, słód jęczmienny, chmiel, drożdże, czyli jak w porterze powinno być. Alkohol 7,5. To jest ciekawe, że właśnie um, Wawrzyniec niczym czeskie browary eksponuje ekstrakt, natomiast alkohol jest tutaj malonkim fontem z tyłu pokazany, zupełnie inaczej niż, niż to w Polsce się przyjęło. Bardzo ładny firmowy kapsel, nie wiem czy to jest drewno, czy to jest chyba drewno. Myślałem, że może jakiś bambus, ale mo może i bambus, nie wiem. Z logo browaru, no to zobaczmy. Kapsel również firmowy e, browaru Wawrzyniec. Troszkę szkoda, że um, niszczy, niszczy kapsle, ale spoko, mam inne. <ścoughs> e, słodki, czekoladowy. No zobaczymy. E, mam nadzieję, że nie straci bardzo przy porównaniu z 22%. No i że w ogóle, że ta osiemnastka wypadnie dobrze. Ciemnobrunatny, prawie że nieprzejrzysty. Przy tej średnicy to jest półlitrowe szkło, także, także tutaj tego, tego piwa jest sporo. niemal że nieprzejrzysty, ale widać, że nie jest czarny, tylko brązowy. Czekolada, rodzynki. Nie jakoś bardzo mocno, to znaczy nie jest bardzo mocno utlenione. To, są, to jest piwo, które ma datę przydatności do października przyszłego, przepraszam, 25 roku, czyli zakładam, że to jest piwo, które wyszło teraz w tym roku. Piwa, o ile dobrze kojarzę, są wszystkie ważone w Bielawie, w Bielawskiej Wytwórni Napojów. Dobra, spróbujmy. Ładnie wyleżakowane. Jest troszkę tej śliwki, takiej właśnie, śliwki rodzynek, takich z długiego leżakowania. To jest ładnie, długo wyleżakowany porter bałtycki. Od razu czuć, że porter bałtycki. No. Nie jest bardzo słodki, ale też nie jest wodnisty. No jest tak po środku, tak? To znaczy taki. Jest goryczka, jest czekolada, długa czeko długi czekoladowy posmak. Mm, nie, nie ma jakoś bardzo dużo ciała, bardzo dużo słodyczy. Jest raczej taki smukły, ale nieżywodnisty. No myślę, że myślę, że będzie coraz lepiej. To znaczy nie, że tu jest źle, tylko że chodzi mi o to, że... No i szczuję, że tu będzie, tu będzie mocniej. No, bardzo się zdziwię, jeżeli będzie mniej. Wawrzyniec porter bałtycki to ciemne mocne piwo o ekstrakcie początkowym 22-22 stopni w skali balinga. W specjalnie wybranych słodach wyczujesz wyraziste niebanalne kompozycje smaków karmel, gorzką czekoladę i kawę z delikatnym posmakiem wina. E, tutaj e, 9,3% alkoholu. Ta sama data w ogóle. E, ta sama data. Nie, przepraszam, nie ta sama. Ale też październik 25 roku. E, dobrze. Kapsel firmowy. Browaru Wawrzyniec. Tutaj czarna etykieta, co sugeruje, że powinno być ciemniejsze. No 4 stopnie balinga. No, wydaje się, że tak właśnie powinno być. Ale nie czarne, ale nie czarne. Jest też ciemnobrunatne. No. Tutaj jest więcej piwa, ale no zdecydowanie ciemniejsze, nie? Ale piana też jest ciemniejsza, taka bardziej takiej kawy z mlekiem takiej. Ale aromat? Aromat bardziej palony, bardziej taki kawowy niż czekoladowy czy rodzynkowy. Tak, taka gorzka czekolada albo właśnie kawa. Spróbujmy. no znacznie słodszy, co jest oczywiste. Co prawda widzicie, wzrosła też zawartość alkoholu. Mniej, mniej utleniony, czyli mniej tych nut takich rodzynek, śliwek, czyli tych z utlenienia, z leżakowania długiego. Słabsza piana, szybciej chyba stosunkowo w porównaniu do tego się dziurawiąca. Czuć, że to jest porter bałtycki, ale czuć, że jest mocniejszy, że jest słodszy. Nisko nasycony. E, mam wrażenie, że trochę niżej niż 18. Bardziej czekoladowy i bardziej kawowy. E, konkret goryczka. Mam wrażenie, że wyższa. Co też jest logiczne, bo musi balansować większą słodycz resztkową. Czy no, resztkową też. O, teraz wchodzi taka troszkę mm, śliwka. Mm. Duża paloność, duża paloność, ale jeszcze w stylu. To znaczy, on nie jest, że jest to smakuje jak rys Nie, nie smakuje jak ris. Smakuje jak Smakuje jak porter bałtycki. Dobra, no i teraz już yy, najpotężniejsze, czyli yy, imperialny porter bałtycki. Ciemne, mocne piwo o ekstrakcie startowym 24 stopni w skali Balinga. Wyraziste, o niebanalnej kompozycji smaków i aromatów, pochodzących ze specjalnie wybranych słodów karmelowych, palonych na mocnej słodowej podbudowie. Ekstrakt 24, alkohol 10,3. Także już praktycznie jak wino. Kapsel firmowy browaru Wawrzyniec. Czekoladowy, ale z taką trochę taką nutą ciasta czekoladowego, jakiegoś takiego, nie wiem, brownie, może. Tak, dobra. Czyli znowu o dwa stopnie wyżej idziemy, tak? A od tego aż o 6. o jedną trzecią. Czarne, no praktycznie, no dobra, ciemnobrunatne, ale prawie że czarne. E, oczywiście barwa też idzie, y, przyciemnia się od, od tego wyższego ekstraktu, być może też większej ilości słodów palonych, czy tam ciemnych. Mmm, taka leciutka też wanilia, jakby z długiego leżakowania. Słodki. E, taka wanilia z czekoladą, czekolada z wanilią, spróbujmy. No, w oczywisty sposób jest najbardziej słodki z tych trzech. No, słuchajcie, pięknie ukryty alkohol. Alkohol może delikatnie jest wyczuwalny w przełyku jako rozgrzewanie, ale ogólnie rzecz biorąc, nie, nie zgadłbym, że to jest 10%. Bardzo gładkie. Takie jedwabiste, no trudno naprawdę uwierzyć, że to ma 10%. Bardziej jakbym miał powiedzieć, no to z 8%. Fajna paloność, w prawie że wchodząca w jakąś tam wędzoność delikatną. Pomimo tego wyższego ekstraktu. Um, pomimo tego, że właśnie pachnie tak bardziej um, na czarno, to jednak nadal mam wrażenie, czuć, że jest, jest to porter bałtycki, a nie imperialny stout. No i premiera chyba. Um, mogę tutaj uchylić rąbka tajemnicy, że piwo, które będzie w grudniowym Craft Boxie. Tak się, <laughs> tak się złożyło. Um, mam nadzieję, że to będzie naprawdę sztos. Ciemne, mocne piwo o ekstrakcie startowym 24 stopni w skali Balinga, wyraziste, o niebanalnej kompozycji smaków i aromoty, aromatów pochodzących ze specjalnie wybranych słodów karmelowych i palonych oraz tradycyjnej, suszonej śliwki Suska Sechlońska. Pamiętajmy, że Suska Sechlońska jest śliwką wędzoną, czy też dymioną. Ona jest suszona w dymie, e, w naturalnym dymie dębowym. E, przepraszam. Nie wiem, czy dymbowym, <laughs> naturalnym dymie, to no chyba nie jest dom, na pewno nie jest dom, to jest albo buk, albo jakaś tam inna ten. W każdym razie to już będzie e, porter bałtycki e, o wyraźnych nutach dymionych, jak sądzę, bo jeszcze go nie wąchałem. O! No panie! Mm, no jest, jest suska, jest suska! Jest wędzoność, jest, jest śliwka, jest ciemne piwo, beżowa piana, niezbyt obfita. To jest też na plus, znaczy inaczej. Oczywiście fajnie by było, jakby piana była taka, o, nabita jak na stałcie na azocie, ale uwaga, plusem tych piw jest to, że one są nisko wysycone. One nie będą siadać na żołądku. W mocnych, ciemnych piwach moim zdaniem wysokie wysycenie przeszkadza. Dobra, wąchamy. Ze szkła bardziej czekolada. Z butelki była mega intensywna śliwka, wędzoność, dym. No i śliwka, śliwka, po prostu śliwka. Dobra, spróbujmy. O! No! Słuchajcie. A, nie powiedziałem. Tu jest ciutkę więcej alkoholu, czyli 10,6. No, ale generalnie to jest to samo piwo, tylko dodatek śliwki je różni, nie? To są dwa różne piwa. Dwa różne piwa. Ależ to jest pięknie ułożone. No to jest majstersztyk, majsterszyk. No myślę, że spokojnie może w szranki stawać z Imperium Prunum i i nie jest skazane na porażkę. Nie jest skazane na porażkę. E, dostałem informację, ile mniej więcej te piwa gdzieś powinny na półce kosztować. Więc te dwa, mimo różnicy w ekstrakcie, powinny kosztować 9,99. No, około. Natomiast te dwa powinny kosztować, wiecie ile? 11,99. To to jest, szczególnie w przypadku tej wersji z Suską, e, to to jest jak za darmo. Naprawdę. Bo to jest poziom Imperium Prunu. Będziecie mieli się okazję przekonać w kraftboxowym, czy w kraftboxie. No ale oczywiście piwa nie trafiły tylko do, piwo nie trafiło tylko do kraftboxa, tylko normalnie jest w sklepach specjalistycznych. Tam informacje, gdzie te piwa można kupić, jest na stronie browaru Wawrzyniec. Bodajże ta strona ma taką nazwę, takie rozszerzenie beer. wawrzyniec.beer B E R No powiem Wam, Potrafią w portery bałtyckie. Ale to, to jest naprawdę sztos. To jest sztos. Jest pięknie, ale jest pięknie ułożone. Ono nie jest przegięte. Ostatnio czytałem taką jakąś, jakieś żalunki, że, że, że Imperium Prunum jest za mocno śliwkowe, a za mało w nim piwa. Wydaje mi się, że tutaj tego problemu nie ma. No, moim zdaniem, warto kupić sobie oba, żeby zobaczyć, ile wniesie dodatek tylko takiego składnika jak suszona w dymie śliwka. Są kompletnie dwa różne piwa. Się zastanawiam, ale wydaje mi się, że to ze śliwką jest bardziej um, słodkie też. Albo inaczej. Ten śliwkowy aromat oszukuje mózg i mózg mówi, nie, no to musi być słodsze, skoro jest tutaj ta, taka śliwka wyraźna. Wow. No to jest, nie, no to jest piękne. To jest piękne piwo, naprawdę. Bardzo się cieszę, że trafiło do Craft Boxa. No oczywiście, jak ktoś nie lubi dymu i ogólnie wędzonych piw, no to może kręcić nosem, może. Ale tutaj nawet ten dym jest taki, moim zdaniem, elegancki. Moim zdaniem elegancki, nie męczący, nie ten... Teraz zrobię coś, czego nie powinno się robić, ale chcę to zrobić. A mianowicie spróbuję po tych dwóch mocnych, spróbuję jak się broni osiemnastka. Czy ona jeszcze się obroni? Bo normalnie przy takiej różnicy ekstraktów tutaj jeszcze z dodatkiem śliwki raczej się nie obroni. Ale spróbujmy. Oj, czuć jak ona jest y, długo wyleżakowana, jest ta osiemnastka. To jest naprawdę długo wyleżakowane piwo. Ja bym się nie zdziwił, jakby ono miało gdzieś z pół roku, czy, czy rok w browarze spędziło. Jest naprawdę bardzo... Ba tak jakbyście wyleżakowany w domu porter y, kupili i trzymali go kilka lat. Tak to pachnie. Czyli są takie nuty szlachetnego utlenienia. Tak, rodzynka... Rodzynki, bardzo intensywne rodzynki, śliwki, ale nie wędzone. Trochę taka nuta porto... Spróbujmy. No, no jest cienkie przy nich. Jest, jest przy nich cienkie, ale. Um, powiem tak. Nie wypada tragicznie źle. Natomiast raczej tego nie róbcie. To znaczy, jak już kupicie osiemnastkę, to wypijcie ją sobie samą, będą Państwo zadowoleni. Jeżeli porównacie, pewnie będziecie myśleli, że. Hmm, no jednak czuć, czuć. No bo nie da się, żeby nie było czuć różnicy jednej trzeciej ekstraktu, praktycznie, nie? Zobaczmy 22. dwójka już się broni. dwójka już się broni. Szczególnie w Fortnite 18. Ale fajna, czekoladowa, głęboka, nie jest aż tak długo leżakowana, nie jest aż tak utlenione. Ee, nawet wam powiem, że nie wiem, czy mi nie smakuje lepiej niż ta 24. Bo 24 jest fajna, ale jest słodka. Natomiast tutaj jest goryczka, jest czekolada. To jest takie bardziej, więcej charakteru ma. Takie bardziej dla. dla, dla, dla Poważnych ludzi, którzy lubią goryczkę, lubią generalnie palone nuty i tak dalej. Ten jest bardziej wytrawny niż ta 24. 24 jest łatwiejsza, dużo łatwiejsza, ale to, to jest majstersztyk. Piękne piwo. Oczywiście nikt, niko, nikt Kormoranowi nie zabierze, że oni z Imperium Prunum byli pierwsi. Byli. Natomiast, e, natomiast no... E, jak już ktoś jeden zrobi takie piwo, no to wiadomo, że się pojawią na śladowcy. to jest prosta rzecz, dodać śliwki do piwa, nie? No oczywiście tam się liczy, ile tych, kiedy i tak dalej, ale jak widać, nie jest to wiedza tajemna, bo Wawrzyniec potrafił to zrobić bardzo dobrze. Nie będę tam robił takich rzeczy, aczkolwiek jakby było więcej takich piw na rynku, to może rzeczywiście warto by było zrobić... A co? Na bogato ślepy test porterów bałtyckich ze śliwką z suską sechlońską. Ale chyba na tę chwilę, chyba nie kojarzę, żeby jeszcze... Nie no, przepraszam, był niedobity. Z... Nie wiem, czy oni go jeszcze robią z Jabłonowa. W każdym razie, naprawdę, to jest sztos. To jest sztos. Te są bardzo dobrze ułożone, bardzo dobre portery bałtyckie. Czy tam imperialne portery bałtyckie. Także każdy z nich możecie brać, tylko mówię... Miejcie na uwadze, to jest 18, to jest, można będzie taki sesyjny port, ale za to ma tylko 7% alkoholu. Coś za coś, tak? Ma też mniej, a, mniej kalorii. <grym> um, ale w nim bardzo dobrze czuć nuty co robi czas z piwem, z porterem bałtyckim. Czyli tutaj czuć bardzo mocne utlenienie, które mu troszkę dodaje ciała, no ale cudów nie ma, tak? To znaczy w porównaniu do czwórki musi być wodniste. No musi, no i jest. Natomiast 22 moim zdaniem się broni, przez to, że jest taka bardziej charakterna, bardziej taka czekoladowa, wytrawna, goryczkowa. Także jakbym miał powiedzieć, to najlepszy jest oczywiście z Suską. Czy tam śliwkowy, bo on się nazywa imperialny porter bałtycki śliwka. Na drugim miejscu bym dał porter bałtycki 22, potem 24 i na końcu 18. Ale naprawdę to są wszystko piwa, top level. Jakby były osobne kategorie na konkursie na 18, może by miało szansę, ale też pamiętajmy, czasami osiemnastki zaskakują i są lepsze niż dwudziestki dwójki, ale to nie ten case. Tutaj dwudziestka dwójka zdecydowanie lepsza niż osiemnastka, ale dwudziestka dwójka trochę lepsza od dwudziestki to czwórki. To jest piękny przegląd pokazujący, jak teoretycznie, to samo, oczywiście my nie wiemy, czy to było tak, że to jest ten sam zasyp, takie same proporcje słodów, tylko wyższy ekstrakt, Eee, czy jednak były różnice, nie? No bo wydaje mi się, że były, bo jednak to jest bardziej takie kawowe, czekoladowe niż na przykład to. W każdym razie, naprawdę piękne, piękne portery bałtyckie, a ten to już jest w ogóle mistrzostwo świata. Eee, także życzę w ogóle, nie wiem czy były wysłane na KPR, ale życzę, <laughs> życzę medali, życzę medali. Eee, w każdym razie naprawdę to mi mega smakuje. No, ale ja nie oceniam na kaperze. Eee, także możecie miłośnikom porterów bałtyckich polecam Wasze zdrowie.